Dzień dobry wszystkim, Piorun Burza Elektryk z tej strony, jak zwykle. Muszę znowu rzucić temat o koparkach kryptowalut, bo się wczoraj pierdolnąłem niesamowicie. A pierdolnąłem się tak, że pokazałem wam płytę do kopania kryptowalut, która była trochę z innej dupy. A dzisiaj to nadrobimy. Mamy tutaj płytę główną ASRock K510 Pro BTC+, czyli Bitcoin. Bitcoin. I tu mamy, tak jak ja mówiłem, mamy jeden slot na kartę razy 16, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. I tylko to zostaje wymieniona ta płyta, bo to wam do mainingu spokojnie wystarczy. Wpierdalacie tu kość pamięci jedną 16 GB, mówię 4, macie wyjebane tak naprawdę. I to jest właśnie płyta odpowiednia do kopania kryptowalut. Według mnie. No, przechodzimy dalej. Karta graficzna, no tutaj akcelerator graficzny, to powiem wam tak jak mówiłem. Ja zostaję dalej przy akceleratorach graficznych, dlatego że one są bardziej wydajne, ich moc obliczeniowa jest o wiele większa niż zwykłych kart graficznych, więc jak ja szczerze od siebie bym miał kupić akceleratory, żeby się bawić w kopanie kryptowalut, to na dzień dobry wziąłbym sobie takie za 1079 zł P620V2, żeby się nie bawić w pierdolniki, to ja bym wziął wersję tą. Bo tamta to nie wiem, czy ma, wiecie, duży śledź, bo to... Ale to od was zależy, co wy kupicie. Ja tylko proponuję. To, co przedstawiam, jest tylko przykładem i koncepcją, jak ja bym według siebie budował koparkę kryptowalut bardzo wydajną. Akceleratorów graficznych, słuchajcie, jest w chuj i jeszcze trochę. Zaraz do nich przejdziemy. Widzicie? Kart jest też. HP Quadro, proszę bardzo. 590. Mało osób kupuje karty graficzne Nvidia Quadro, dlatego są takie tanie. A teraz dzisiaj pana to akcelerator graficzny, ten wam to pokazywałem tutaj. To wam wystarczy w zupełności. Mamy wszystkie dane. Grafika fizyczna umożliwia wykorzystywanie obliczeń ogólnego przeznaczenia, tak jak CPU. Dzięki temu wiele obliczeń, głównie obliczenia równoległe, można przeprowadzić znacznie szybciej. Czyli właśnie przy kopaniu kryptowalut tak akcelerator graficzny tego typu właśnie wam będzie dokręcał wszystko idealnie. Jeżeli ktoś tego nie pojmuje, to niech poczyta książki do kurwy nędzy. Szkoda, że typ napisał tak mało informacji, ale to mi już wystarczy. I o to mi głównie chodziło, żeby wam opowiedzieć właśnie o tym, jak zrobić koparkę kryptowalut, dobrą koparkę, czy nie pierdolcie się. No to właśnie tylko ta rzecz, jeżeli chodzi o płytę główną, muszę poprawić, bo wczoraj się pierdolnęłem i pierdoliłem jakieś gówno pierwsze lepsze, co znalazłem. A to, a co roku jest płyta dedykowana do kopania kryptowalut. No nam wiadomo, że kosztuje kurde swoje 1000 zł, ale płacicie 1000 zł i się bawicie. DDR4, chipset Intel. Zaczekajcie, zaraz zobaczymy. Koparka kryptowalut, inteligentna dedukcja. No bo nie dotyczy, no bo po co wam kurwa chipset dźwiękowy do koparki kryptowalut? Tak wygląda płyta, według mnie jest zajebista. Tutaj karty sieciowej.
Słuchajcie, ta płyta została zbudowana tylko do kopania kryptowalut i wam w zupełności wystarczy. Nie musicie tu nie wiadomo czego mieć. Socket 1200, jak mówiliśmy, więc podnoszę go. Intel Pentium. O, proszę bardzo, tu już macie od razu gotowy zestaw. Nie żeby coś ten, tu już macie od razu gotowy zestaw za 200. Ale znowu jest to gówno, którego ja nienawidzę. To spokojnie, zaraz dojdziemy sobie do wszystkiego. Tu macie ogólnie inny płyta z Intel Pentium na Allegro. Gotowa. Można przeznaczyć do miningu. Jak ktoś się chce bawić w mining. Nie Pentium da, tylko Intel Pentium. Proszę bardzo, Intel Pentium Gold, Socket 1200, do koparki kryptowalut jak znalazł. Teraz ktoś zacznie znowu coś pierdolić, to powiem tylko poczekajcie zanim zaczniecie. Procesor, to macie nadzorować płytę, BIOS, wszystko i tak dalej, robić ogólne punkty, pilnować wszystkiego, a już wam mówię, akcelerator graficzny, to ma właśnie dokręcać obliczenia razem z kartami i on wspomaga wszystko razem z procesorem. Dzięki temu wasza koparka może nawet napierdalać 50 albo więcej megaheszy na 2 sekundy. Ja powiedziałem, ja wiem tyle o kopaniu kryptowalut, tyle co wyczytałem w internecie i ogólnie oglądałem chyba ze 40 filmów na ten temat. W każdym filmie gościu pierdoli 4 po 3 albo 3 po 3. Więc polecam poczytać naprawdę poradniki ludzi, którzy siedzą w tym kurwa co najmniej 8 lat. Dobra, to było na tyle. Żegnam, trzymajcie się, miłego dnia.